Cześć! W ostatnich dniach wiele mówi się o tym, że tak naprawdę Erik ten Hag jest już gotowy do tego, żeby przejść do Manchester United, no ale nic jeszcze nie jest podpisane, nic jeszcze nie jest pewne, więc w tym filmie dowiecie się, dlaczego sytuacja tak wygląda, co może dać ten Hag Manchesterowi United, no i jaka jest przyszłość klubu z Old Trafford. Przede wszystkim warto wspomnieć o jednym. Erik ten Hag jeszcze nie jest wciąż oficjalnie trenerem Manchesteru United, no ale wszystko idzie w dobrym kierunku, przynajmniej tak informują wszystkie media powiązane tak naprawdę z klubem z Old Trafford. Ten hype na Erika ten Haga urósł już do takiej rangi, że angielscy dziennikarze mają zakaz wstępu na konferencję prasową Ajaxu Amsterdam, no bo tak naprawdę wszyscy, którzy się tam kierowali właśnie z Wysp Brytyjskich, zamierzali zapytać o Manchester United. Klub z Johan Cruyff Arena postanowił wydać zakaz zwyczajnie właśnie angielskim dziennikarzom, żeby uniknąć wszelkiego typu spekulacji medialnych, zwłaszcza, że jednak mimo wszystko Ajax z tego tytułu Holandii jeszcze pewnego nie ma. Zatem tak, przechodząc stricte do tematu, było kilka opcji, było kilku trenerów, którzy byli po prostu rozpatrywani przez Manchester United. Mówiło się choćby na etapie stycznia o Mauricio Pochettino, o Eriku ten Hagu, oczywiście to są dwaj ci szkoleniowcy, o których mówiło się najwięcej, ale także choćby Zinedine Zidane, także Luis Enrique, Julen Lopetegui. To są te nazwiska, które non-stop się pojawiały od czasu do czasu w mediach w kontekście nowego trenera Manchesteru United. Ralf Rangnick powiedział ostatnio, że potrzeba klubowi z Old Trafford minimum 2-3 okienek, żeby się przebudować właśnie, jeśli chodzi o dorównanie Liverpoolowi oraz Manchesterowi City, czyli dwóm tak naprawdę markom, które są obecnie na topie i to oni wyznaczają standardy. United chce do tego oczywiście nawiązać, także w kontekście tego, kto zostanie nowym trenerem Manchesteru United. Wypowiadał się choćby dyrektor tego klubu John Murdo, czyli dyrektor do spraw futbolu, o ile się nie mylę, tak właśnie brzmi jego pełny tytuł. No i on powiedział, że chcą mieć w United trenera, który przede wszystkim będzie stały, który będzie miał jasną filozofię futbolu, zgodną oczywiście ze wszystkimi aspektami i DNA Manchesteru United, no ale także, że to będzie trener, który po prostu będzie wprowadzał taką pozytywną atmosferę i który przede wszystkim będzie miał swój fanbase na całym świecie, czy też wobec całej społeczności kibiców Manchesteru United w Europie, nie tylko w Anglii. No i wydaje się, że faktycznie Erik ten Hag jest pod tym względem przynajmniej najlepszym z wyżej wspomnianych kandydatów. Choćby Wayne Rooney ostatnio w studiu Sky Sports powiedział wprost, że on by wolał Mauricio Pochettino nad Erikiem ten Hagiem, ale jednak wydaje się, że to ten Hag jest opcją lepszą. Dlaczego? Otóż Mauricio Pochettino wydaje się, że ma kilka skaz na swoim CV. Erik ten Hag takich skaz po prostu jeszcze nie ma, a jeśli ma, to one nie są aż tak często dyskutowane, więc przychodziłby ktoś tutaj, kto jest całkowicie wolny od całego tego środowiska medialnego. Przychodziłby ktoś z carte blanche, czyli po prostu z czystą kartką, którą może dopiero napisać, może tam zapisać swoją historię, a trzeba powiedzieć to wprost, że Erik ten Hag, także patrząc na jego historię dotychczas w Ajaxie, czy też w innych miejscach swojej kariery, ma jak najbardziej potencjał na to, żeby stać się absolutnie topowym szkoleniowcem. Oczywiście, teraz przejdziemy sobie do taktyki stosowanej przez Erika ten Haga, no i tutaj należy wspomnieć wprost o zainteresowaniu futbolem totalnym. To jest Holender, który pracuje w Ajaxie, który też zna ten klub od podszewki, no, ale także pracował choćby z Pepem Guardiolą, kiedy Katalończyk był w Bayernie Monachium. Erik ten Hag także był szkoleniowcem drużyn młodzieżowych Bawarczyków, no i należy wspomnieć zwyczajnie o tym, że to wszystko, to jak gra jego Ajax, ten piękny futbol stosowany przez drużynę Erika ten Haga jest jak najbardziej właśnie efektem pracy z Pepem Guardiolą, czy też w ogóle zainteresowaniem właśnie futbolem totalnym. Nie bez powodu tutaj po mojej prawej stronie znajduje się wizerunek Johana Cruyffa z jego autobiografią, bo to jest właśnie takie troszkę nawiązanie do tego futbolu totalnego, do tego, co stosuje Guardiola w Manchesterze City i co stosuje ten Hag w Ajaxie Amsterdam. Jeśli chodzi ogólnie o to, jak wygląda jego Ajax, no to na wstępie warto wspomnieć sobie o jednym, że Erik ten Hag to jest trener, który jak najbardziej potrafi drużynę przetasować, który potrafi ją przebudować, bo on trafił do Ajaxu w dość ciężkim momencie, a mimo wszystko był w stanie osiągnąć wynik absolutnie historyczny, bo za taki trzeba traktować półfinał Ligi Mistrzów,
który ostatecznie oczywiście był przegrany przez Tottenham, no ale jednak mimo wszystko ogranie przez Ajax z Tottenhamem. Oczywiście finalnie, mimo wszystko, osiągnięcie półfinału Ligi Mistrzów ze skromnym Ajaxem, z młodziutkim Frenkiem de Jongiem, z Matthiasem de Ligtem, także z Donem van de Beekiem, z Dusanem Tadiciem, z Dawidem Nereszem i tak dalej. Cała ta grupa piłkarzy grała w niesamowicie piękny sposób, to był czarny koń i trzeba powiedzieć sobie wprost, że wszyscy ci piłkarze później z tego Ajaxu odpłynęli. Oczywiście Frenkie de Jong jest obecnie w Barcelonie. Matthias de Ligt po tamtym sezonie opuścił Amsterdam na rzecz Juventusu w Turynie, no a Donny van de Beek trafił już do Manchesteru United. Mimo to Erik ten Hag był w stanie tak naprawdę z miejsca zacząć pracę od nowa, z nowymi piłkarzami, bez tych swoich starych liderów, którzy jak widzimy rozwijają swoje kariery, albo przynajmniej Frenkie de Jong rozwija. Matthias de Ligt także gra w Turynie, Donny van de Beek, wiemy jak to się potoczyło. W każdym razie Erik ten Hag był w stanie przebudować Ajax, no i obecnie też widzimy po wynikach Ajaxu, że jest to co najmniej sezon dobry, żeby nie powiedzieć, że wręcz bardzo dobry dla drużyny z Amsterdamu. No i jeśli ktoś akurat nie ogląda Ligi Holenderskiej, tak się składa, że ja też nie oglądam, ale widziałem bardzo dużo powtórek, tak naprawdę przygotowując się do tego materiału, kilka obszernych skrótów Ajaxu obejrzałem, kilka także analiz taktycznych i muszę wam powiedzieć wprost, że to jak gra Ajax Amsterdam w Lidze Holenderskiej bardzo przypomina to, jak gra Manchester City w Lidze Angielskiej. To znaczy, to są bardzo podobne zasady podziału boiska na strefy. To są też podobne mechanizmy, jeśli chodzi o wymienność pozycji. To jest też podobne przenoszenie ciężaru gry z jednej strony na drugą. To są podobne schematy rozgrywania akcji po prostu, więc tutaj ta inspiracja Pepe Guardiola jest wręcz koszmarnie widoczna w przypadku Erika ten Haga. No i to jest coś, na co z pewnością patrzą szefowie Manchester United, no bo chyba każdy by chciał, żeby Manchester United jednak mimo wszystko grał pięknie, grał porywająco, bo tego zwyczajnie w ostatnich latach brakowało na Old Trafford. Patrząc na tak naprawdę obecny skład drużyny Manchester United, ciężko jest dostrzec tam jednolitą koncepcję. Tam są jeszcze piłkarze nawet ściągnięci do klubu przez Luisa van Gaala. Są piłkarze ściągnięci do klubu przez Jose Mourinho, jak na przykład Eric Bailly i tak dalej, i tak dalej. Są tacy zawodnicy, którzy przyszli już za kadencji Ole Gunnara Solskjaera, no i ciężko jest powiedzieć, w którym konkretnie kierunku ma iść Manchester United. Dlatego właśnie wydaje się, że Erik ten Hag wygrywa przynajmniej na tym polu z Mauricio Pochettino, że jest to nie tylko trener, który jeszcze tej skazy w CV nie ma, ale to jest też trener, który pokazał, że potrafi zespół przebudować. W przypadku Mauricio Pochettino jednak mimo wszystko widzieliśmy, że na przykład w Tottenhamie, kiedy już przyszło do przebudowy zespołu, on tak naprawdę nie dostał nawet szansy zastąpienia Alderweirelda czy Vertonghena jakimiś nowymi piłkarzami, no ale też został zwyczajnie z Tottenhamu zwolniony i wydaje się, że wtedy, jeśli za kadencji Ole Gunnara Solskjaera United sięgnęłoby po Mauricio Pochettino, no to byłoby to jak najbardziej na miejscu, to byłoby wskazane. W tym momencie jednak wyciągnięcie Pochettino z Paryża byłoby dość kosztowne, a w przypadku ten Haga zyskujemy trenera z podobnymi ideałami piłkarskimi, być może nawet większym talentem, większym zaangażowaniem i umiejętnością przebudowy drużyny, a jednocześnie płacimy za niego jedynie około 2 milionów funtów, bo o takiej kwocie się mówi w kontekście wykupienia Erika ten Haga przez Manchester United z Ajaxu Amsterdam. Także patrząc na wiele wypowiedzi choćby piłkarzy Ajaxu Amsterdam, można dostrzec takie powszechne przekonanie o tym, że to Erik ten Hag rozwinął ich nie tylko jako zawodników, ale także jako ludzi, że oni teraz patrzą na świat nieco inaczej, że to on pobudził u nich taką chęć widzenia na boisku przestrzennie, że ta geometryczność, czy też po prostu analityka na boisku i myślenie o tym, gdzie, w jaki sposób i kiedy się przesunąć, za Erika ten Haga z pewnością poszło u góry u wielu piłkarzy, o tym mówił choćby, o ile się nie mylę, Antony. Także Daily Blind powiedział o tym kilka razy w wywiadach, że właśnie Erik ten Hag jest absolutnie świetnym szkoleniowcem, jeśli chodzi o rozwijanie swojego widzenia przestrzennego na boisku, więc to jest coś, czym też mogą się inspirować włodarze Manchester United właśnie w kontekście zatrudnienia tego szkoleniowca, no bo tak jak mówię, te inspiracje Pepem Guardiolą to jest coś jak najbardziej, na co warto zwrócić uwagę. Czy są jakieś zagrożenia przy zatrudnianiu
Erika Ten Haga. Wydaje się, że jednak mimo wszystko są. To znaczy, są one podobne co w kontekście każdego innego menedżera. Crystal Palace choćby także zaryzykowało z zatrudnieniem Patryka Vieiry, no i widzimy, że Francuz wykonuje kapitalną robotę. No ale porównując też na przykład innych trenerów, którzy wyszli z Eredivisie na poziom europejski, jednak z reguły się oni odbijali. To znaczy, jest tutaj choćby przykład Franka de Boera, który wygrał 4 tytuły z rzędu w Ajaxie Amsterdam między, o ile się mylę, 2011 a 2015 rokiem, żeby później po pierwsze wylecieć z Interu Mediolan po 85 dniach pracy, a później opuścić Premier League po zaledwie 4 spotkaniach w roli menedżera Crystal Palace. No to jest coś, z czym z pewnością się Frank de Boer pochwalić nie może, ale też nic nie jest pewne w przypadku Erika Ten Haga, no bo ta jego intensywność, także jego chęć po prostu zrobienia kariery gdzieś już poza Amsterdamem jest rzekomo bardzo, bardzo duża. I ta determinacja może się okazać kluczowa w kontekście ogólnie przejścia do Manchester United, bo rzekomo także ci agenci Erika Ten Haga dostali zapytanie choćby od Realu Madryt, choćby od przedstawicieli innych angielskich wielkich klubów. Mówiło się choćby wiele o Manchesterze City, że Ten Hag może być przymierzany do zastąpienia Pepa Guardioli po ewentualnym odejściu Katalończyka, no ale tutaj jeszcze trzeba pewnie trochę poczekać. W przypadku United ta opcja jest już na teraz i wydaje się, że właśnie na Old Trafford wyląduje Ten Hag. Zatem dlaczego nic jeszcze nie jest podpisane? Na to pytanie także sobie trzeba odpowiedzieć, bo non-stop słyszymy w mediach, że Ten Hag chce iść do United, że United chce Ten Haga. Zatem skoro obie strony siebie tak bardzo chcą, to dlaczego jeszcze się oficjalnie nie połączyły, zwłaszcza, że United tego menedżera już szuka. Być może chodzi o to, że tak jak już wcześniej wspomniałem, Ajax wciąż walczy o niektóre cele, ale także to, co jest istotne, to jest to, o czym mówił Fabrizio Romano choćby na Twitterze, o ile się nie mylę, gdzieś widziałem taki film. W każdym razie nie jest istotne gdzie, bardziej jest ważne, co powiedział najlepiej poinformowany dziennikarz sportowy na świecie. Fabrizio Romano powiedział wprost: Erik ten Hag chce mieć wszystko pewne. On jest takim człowiekiem, że jest bardzo konkretny i to jest też cecha, którą potrzeba w pracy na tym najwyższym poziomie, ale w kontekście Manchester United on chce pewne rzeczy wyjaśnić, on chce sobie pewne rzeczy ustalić, zanim jeszcze podpisze kontrakt. On nie chce wejść w takie ruchome piaski, że przyjdzie do klubu i nagle nie będzie mógł nic zrobić. Przede wszystkim chce ustalić z szefami Manchester United, którzy piłkarze jego zdaniem się nadają, którzy nie, z którymi piłkarzami należy będzie przedłużyć kontrakt, a z którymi nie, których trzeba będzie sprzedać, oraz przede wszystkim trzeba będzie przedyskutować ogólną strategię klubu, bo Ten Hagowi rzekomo bardzo się nie podoba to, jak w ostatnim czasie wyglądało United właśnie w kontekście na przykład ściągania nowych zawodników. Nie zapominajmy o tym, że to Ten Hag finalnie był poprzednim trenerem choćby Donego van de Beek'a, oczywiście poprzednim poza Ralfem Rangnickiem oraz Ole Gunnarem Solskjaerem. To on wypuszczał tego chłopaka z Ajaxu Amsterdam, to on pamięta zdolności van de Beek'a, no ale Holender nigdy nie został obdarzony takim zaufaniem na Old Trafford, o co rzekomo Ten Hag ma trochę pretensje. To znaczy, po co ściągamy piłkarzy, którzy i tak nie są przez nas wykorzystywani, których i tak de facto, z których i tak nie, de facto nie korzystamy. To jest zarzut poważny ze strony Holendra właśnie w kierunku szefostwa Manchester United, no ale rzekomo pierwsza rozmowa już się odbyła, ona oczywiście przebiegła w bardzo pozytywnej atmosferze, bo czemu ma nie przebiegać, skoro obie strony rzekomo jak najbardziej są na siebie napalone. Ten Hag chce United, United chce Ten Haga, więc w przyszłych dniach najpewniej trzeba będzie spodziewać się kolejnych plotek narostu oczywiście tego hype'u, bo o tym się będzie mówić w przeciągu kilku kolejnych tygodni, ale wszystko wskazuje na to, że to właśnie Ten Hag zostanie nowym trenerem Manchesteru United. Dajcie mi znać, co wy sądzicie o tym trenerze w komentarzach, co wy sądzicie ogólnie o Manchesterze United. Przede wszystkim wydaje mi się, że kończąc już ten odcinek, warto wspomnieć o jednej rzeczy. Erik ten Hag, czy też jakikolwiek trener, który zawita na Old Trafford, będzie musiał dostać czas, bo to jest coś, co musi dostać każdy. Mówił ostatnio Ralf Rangnick, że potrzeba 3 okienek transferowych, żeby się przebudować i żeby dorównać Manchesterowi City. Wydaje mi się, że tutaj jednak mimo wszystko Erik ten Hag, słysząc te słowa, też chce zaznaczyć, że nie, on będzie potrzebował tego czasu nieco więcej, no bo też
Nic, co jest w życiu łatwe, nic, co jest w życiu ważne, nie przychodzi łatwo. Zatem widzieliśmy, ile choćby przyszło Kloppowi pracować na ostateczny sukces z Liverpoolem. Przeszło 3 lata od pierwszego finału Ligi Mistrzów, 4 lata od pierwszego trofeum w barwach Liverpoolu Jurgena Kloppa. Więc tutaj Erik ten Hag będzie musiał dostać czas, bo też tego czasu i takiego ustabilizowania swojej pozycji potrzebuje Manchester United. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano!